Cześć moi drodzy, Kamil Brzeziński, kanał Jak Nauczyć się Programowania. Witam w kolejnym filmie, gdzie będę przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną. W zeszłym tygodniu był odcinek z Łukaszem, który po wielu latach pracy jako informatyk przebranżawia się na programistę. Dzisiaj będziemy mieli rozmowę z Sebastianem, który jest zupełnie innego świata, ma zupełnie inny background, ponieważ Sebastian jest na drugim roku studiów, studiuje na AGH w Krakowie. Tak więc będziemy mieli dwie zupełnie różne perspektywy i mam nadzieję, że i z jednego, i z drugiego filmu wyciągniecie coś dla siebie, bo wiem, że są tutaj osoby, które chcą się przebranżowić po wielu latach pracy w innej branży, ale są też osoby, które dopiero zaczynają studia albo zastanawiają się, czy w ogóle na te studia iść, czy studia mają sens, czy mają znaczenie, czy warto studiować, jeżeli chcemy być programistami. Tak więc, tak jak mówię, z jednej i z drugiej rozmowy na pewno coś wyciągniecie. Jeżeli chodzi o Sebastiana, to od razu mogę Wam zdradzić, że jego CV naprawdę zwraca uwagę. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób przykuć uwagę rekrutera, kiedy nie mamy jeszcze dużego doświadczenia, kiedy dopiero zaczynamy, kiedy studiujemy, albo jesteśmy tuż po studiach, albo właśnie nie studiowaliśmy i chcemy po prostu, żeby ktoś na nasze CV zwrócił uwagę. Ja zawsze mówię, odpowiednie doświadczenie, odpowiednie projekty to jest to, co chcesz mieć w swoim CV i to jest właśnie to, co ma Sebastian. I jeszcze tutaj będzie uwaga dla osób, taka uwaga, rada tak naprawdę dla osób, które będą studiować albo już studiują, w jaki sposób można się wyróżnić. Pogadamy trochę o takich inicjatywach, w których można wziąć udział będąc studentem. Tak więc wszystko zobaczycie już za moment podczas rozmowy. Powiem tylko tyle, że szykuje się naprawdę fascynujące kilkadziesiąt minut. A jeszcze jedna rzecz, bo o tej rzeczy bym zapomniał. Sebastian Java uczy się stosunkowo niedawno. Tak naprawdę zaczął dopiero kilka miesięcy temu, czy kilka tygodni temu. To jest jeszcze tak naprawdę bardzo małe doświadczenie, jeżeli chodzi o samą Javę, ale Sebastian ma doświadczenie z innymi językami i to jest bardzo ważna rzecz podczas tego typu rozmowy, bo ja tutaj podczas tej rozmowy nie starałem się zbyt mocno wchodzić w szczegóły związane z Javą, bo wiedziałem, że Sebastian no, z Javą aż tak dużo czasu nie spędził, ale ma doświadczenie w innych językach, dlatego zależało mi bardziej na tym, żeby zobaczyć, w jaki sposób Sebastian kombinuje, jak jego doświadczenie z innych języków może przełożyć się właśnie na Javę w przyszłości. Bo znowu, tutaj dochodzimy do tej kluczowej rzeczy, o której też wspominałem podczas rozmowy z Łukaszem, czyli taki potencjał osoby, która idzie na rozmowę kwalifikacyjną, bo dużo osób mówi, no ja okej, może nie mam zbyt dużego doświadczenia, ale ja mam potencjał, ja się bardzo szybko potrafię uczyć. Gdyby teraz ktoś mi dał nowy język, no to ja się go nauczę w ciągu 4 tygodni. Okej, jeżeli ty to napiszesz w CV, no to ja nie mam tak naprawdę żadnych podstaw, żeby w to uwierzyć. Okej, no to tak może być, ale ja muszę mieć jakąś pewność, muszę mieć jakiś dowód na to, że ty potrafisz się szybko nauczyć. I właśnie w przypadku Sebastiana ja patrzę na jego CV i widzę, okej, to są fajne projekty, widzę inicjatywy, w których brał udział, więc ja w 100% wierzę, że jeżeli teraz Sebastian dostałby projekt w Javie, czy w Pythonie, czy w C++, to minie kilka tygodni i on w ten projekt się wdroży, bo po prostu ma już doświadczenie z innych języków. I to jest właśnie ten potencjał, o którym musimy pamiętać. To, że ty napiszesz, że masz potencjał, to jeszcze za mało. Ale dobra, przechodzimy już teraz do samej rozmowy, bo ja, jak zawsze, rozgaduję się na maksa, chociaż myślę, że mówię tutaj ciekawe, konkretne rzeczy, to są takie uwagi, które gdzieś mi wpadają do głowy tak na bieżąco, ale przechodzimy już do rozmowy, a na takie podsumowanie jeszcze później przyjdzie czas. Aha, przypominam jeszcze o kursie Java od podstaw, tutaj jest link javaodpodstaw.pl, a teraz przechodzimy już do rozmowy. Moi drodzy, jest już ze mną Sebastian. Cześć Sebastian. Cześć Kamil. I zaczniemy od spojrzenia na Twoje CV. Tutaj wrzucam, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. I to CV od razu Ci powiem, że robi naprawdę spore wrażenie, bo widzę, że jesteś studentem drugiego roku, a już na tak, tym drugim tak. roku masz naprawdę CV, w którym jest sporo rzeczy, o których możemy pogadać. I to jest takie CV, od razu właśnie mówię też do Was, drodzy widzowie, bo zawsze ludzie się zastanawiają, co muszę mieć w CV, jakie muszę mieć doświadczenie, wysyłam CV, nie dostaję odpowiedzi i dlaczego tak jest. Najczęściej to wynika z tego, że to CV po prostu nie przykuwa uwagi rekrutera. To CV pokazuje zbyt małe doświadczenie i wiadomo, każdy zawsze pyta,
ale jak tutaj, jak doświadczenie, skoro nigdy wcześniej nie pracowałem, jak to doświadczenie zdobywać? A tym doświadczeniem są projekty, które robimy, jakiekolwiek inicjatywy, w których bierzemy udział, no i również same studia, bo to też jest ważny punkt. Studia nie są formalnie wymagane, natomiast zawsze, jeżeli studiujemy, a jeżeli studiujemy tym bardziej na dobrej uczelni, to jest taka rzecz, która też przykuwa uwagę rekrutera, bo to już świadczy o tym, że prawdopodobnie mamy potencjał do tego, żeby nas zaprosić na rozmowę. Jednocześnie mówię, jeżeli ktoś nie studiuje, to też niech się specjalnie nie stresuje, ale w takiej sytuacji trzeba zawsze więcej czasu poświęcić właśnie na te projekty, na pokazanie tego doświadczenia, bo w momencie, kiedy nie studiujesz, no to pracodawca za bardzo nie wie, czego się może w ogóle po tobie spodziewać, więc musisz mu pokazać projekty. U ciebie są właśnie studia na dobrej uczelni, widzę. I pierwsza rzecz, o którą chcę cię zapytać, to ten Teen Crunch, bo to mnie bardzo zainteresowało. Patrzyłem na stronie, jak to mniej więcej wygląda. Wy tam pracujecie nad jakimś projektem? Jak to w ogóle wszystko wyglądało? Ja byłem uczestnikiem poprzedniej edycji, to jest trzeciej edycji, która zakończyła się mniej więcej w kwietniu tego roku. Zaczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Notabene w tym momencie prowadzone są rekrutacje do następnej edycji czwartej, która jest jakby kontynuacją całego programu. A ogólnie program można nazwać programem akceleracyjnym dla młodych ludzi. Jeżeli dobrze pamiętam, to wiek uczestników jest od 17 do 22 lat. Dzieli się on na dwie części. Pierwsza część nazwana bootcampem technologicznym, technologiczno-przedsiębiorczym, coś w tym stylu. Polega ona na cotygodniowych spotkaniach ze specjalistami, ekspertami z branży zarówno technologicznej, prawnej. Zarówno część z nich to byli programiści, część z nich to byli przedsiębiorcy, founderzy startupów i inne tego typu osoby, które opowiadają o swoim doświadczeniu, o pewnym zakresie swoich zainteresowań, swoich działań. To jest jakby pierwszy etap. Trwa on, w tamtym roku on trwał od września, a dokładnie od października do końca grudnia, a mniej więcej w styczniu mamy okazję na poznanie innych uczestników programu, których jest około 20 kilku. I dobranie się w mniejsze zespoły od 4 do 5 osób, którymi później przez kolejne parę miesięcy od stycznia do kwietnia działamy pod opieką mentora, który również nam jest przyznany jakby odgórnie na podstawie naszych potencjalnych zainteresowań związanych z potencjalną budową startupu. I przeprowadzamy cały proces ideacji startupowej, czyli od znalezienia problemu, wyszukania rozwiązania, rozmawiania z ludźmi, całej walidacji procesu tworzenia startupu, aż po różnego rodzaju jakby tworzenie MVP i tego typu rzeczy. I sam program kończy się konferencją. Konferencja, która polega na zapiczowaniu. Każdy ze startupów albo każdy z projektów, każdy z teamów prezentuje swój potencjalny projekt, startup. Podlega on ocenie przez jury i następnie zostaje ogłoszony zwycięzca. Mi udało się razem z moim teamem w tamtym roku zwyciężyć. Zajęliśmy pierwsze miejsce. Nasz projekt był związany z branżą medyczną, a dokładnie użyciem inteligencji w branży medycznej. Mieliśmy pomysł na wprowadzenie pewnego rodzaju przyspieszenia i ułatwienia dla lekarzy związanego z wykonywaniem badań krwi. Zatrudnić, nazwijmy to zatrudnić sztuczną inteligencję do szybszego odczytu, szybszej diagnozy badań krwi. Bo jak wiemy, niestety albo no, niestety w dzisiejszych czasach dość długo czeka się nawet na podstawowe diagnozę podstawowych badań krwi. Często lekarze są przemęczeni, tudzież po prostu mają za dużo pracy i za dużo konsultacji, dlatego takie narzędzie mogłyby potencjalnie uprościć im pracę i pomóc ludziom po prostu. Fajnie. A jak wygląda rekrutacja do tego programu? Rekrutacja była trójetapowa. Pierwszym etapem było wypełnienie formularza na Google Formie związanego właśnie z pytaniami o twoje zainteresowania, o twoje podejście do różnych spraw, o ten taki właśnie chęć zostania potencjalnym przedsiębiorcą, tego typu rzeczy. Drugim etapem była rozmowa. Rozmowa była przeprowadzona z jedną z osób zarządzających całą organizacją Teen Crunch. I z tego co pamiętam trwała około godziny. Tak mi się wydaje. Była całkowicie po polsku, była takim jakby okazją do głębszego poznania jednej i drugiej strony. Trochę jak rozmowy rekrutacyjne w branży IT. Taka typowo miękka. Trzecim etapem było spotkanie już z szerszym gronem założycieli, bodajże z trójką
osób, która zakładała organizację. Tam już była też część rozmowy po angielsku. Trwała, ona akurat trwała krócej, bo około 30-40 minut i około 2 tygodnie czekania na końcowy werdykt tego, czy się udało zakwalifikować do tej edycji, czy nie. Ekstra, to brzmi naprawdę fajnie. A ta wasza aplikacja jest gdzieś teraz dostępna? Jak to wyglądało? W całym programie mieliśmy równolegle dostęp, możliwość stworzenia MVP za pomocą albo z pomocą zaprzyjaźnionego z fundacją Software House'u warszawskiego, jeżeli dobrze pamiętam. My nie zdecydowaliśmy się końcowo na kończenie jakby całego projektu i wprowadzenie go w życie ze względu na to, że branża medyczna jest dość trudną branżą, szczególnie w momencie wprowadzania innowacji, kiedy nie ma się networku, kiedy nie ma się pieniędzy, kiedy nie ma się różnego rodzaju też prawnych zgód. Po prostu jest dużo zabawy potencjalnej, zanim cokolwiek dojdzie do skutku. Dlatego my porzuciliśmy temat, można tak powiedzieć. Pewnie, czyli jakby na takim etapie, powiedzmy, konceptu, tak, stworzyliście to, ale faktycznie wdrożenie to już jest zupełnie inna bajka, wymaga też jakby zupełnie innego zespołu. To tak, się z tym zgadzam. Innego zespołu niż kilkunastolatków zainteresowanych zmianą świata. Pewnie, ale nie, no bardzo, bardzo fajna inicjatywa. Generalnie te inicjatywy startupowe, powiem ci, że są super. Ja ostatnio nie śledziłem, jak to wygląda na rynku, natomiast parę lat temu jeszcze właśnie z moim też kumplem pracowaliśmy nad dwoma aplikacjami. Kiedyś muszę o nich w ogóle opowiedzieć właśnie na kanale, bo to też było bardzo fajne doświadczenie. 2 lata się w to bawiliśmy. Co prawda nie przełożyło się to na żaden sukces finansowy. Nasze aplikacje nigdy nie wyszły tak naprawdę poza to, co robiliśmy. Wrzuciliśmy je na App Store, ale one popularności nie zdobyły. Natomiast samo doświadczenie właśnie było super, bo 2 lata sobie pracowaliśmy nad projektami, braliśmy udział kiedyś w takiej inicjatywie Startup Days, byliśmy też, zakwalifikowaliśmy się do takiego akceleratora dla startupów w Berlinie, więc to są w ogóle bardzo fajne inicjatywy właśnie, tak jak ty zacząłeś z tym akceleratorem, to zachęcam do kolejnych tego typu rzeczy, bo to jest naprawdę super rzecz, bo można bardzo fajne osoby poznać, i człowiek się uczy i też właśnie fajne jest to, że uczy się takich trochę innych rzeczy, które robi na co dzień, no bo my też jak tam byliśmy, to my napisaliśmy aplikację, na tym się znaliśmy od strony technicznej, no ale właśnie w momencie, kiedy masz do zrobienia pitch, to trzeba zrobić go troszkę od strony biznesowej, trzeba też przekonać ludzi, w jaki sposób moglibyśmy w ogóle taką aplikację wdrożyć, bo na przykład jedną z aplikacji, którą zrobiliśmy, to była aplikacja, która praktycznie miała działać jak Fixly. Fixly teraz jest bardzo popularne, no ale różnica jest taka, że za Fixly stoi grupa OLX, która w promocję tego narzędzia wrzuciła grube pieniądze na samym początku, a jak się zaczyna w zespole dwuosobowym, czy nawet byśmy mieli więcej osób, no to ciężko byłoby teraz wdrożyć aplikację, nie wiem, na kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset tysięcy osób tak po prostu. No dobra, a powiedz mi, teraz widzę, że jeszcze jesteś w firmie Splunk, tak? jako praktykant, tak? Tak, jestem stażystą od 2 miesięcy, dokładnie od lipca tego roku, zgadza się. Okej. I nad jakimi projektami pracujesz, czym się zajmujesz, jak to wygląda? W tym momencie pracuję w połączeniu security z ogólnie pojętym programowaniem. Należy do teamu odpowiedzialnego za tak zwany secret management, czyli odpowiadamy za przechowywanie haseł dostępowych, certyfikatów, innych tego typu rzeczy związanych z uwierzytelnianiem, autoryzacją i tego typu rzeczami. W moim stacku technologicznym w tym momencie jest Golang z elementami AWS-a i Volta. Volt to jest narzędzie stworzone przez firmę HashiCorp. Jest to jakby narzędzie ułatwiające, jakby umożliwiające ogólne nasze działanie i jakby dostarczanie wewnętrznych rzeczy, które dostarczamy, czyli właśnie tej możliwości zapisywania, generowania certyfikatów, dostępów itp. itd. Ja jako intern nie jestem włączony w 100% w działanie teamu. Mam swój projekt stażowy. Mój projekt stażowy odpowiada za pewnego rodzaju napisanie narzędzia do przetestowania infrastruktury, na której działamy, czyli
powiedzmy sprawdzenia, czy serwisy, które są dla nas krytyczne, żyją, czy jesteśmy w stanie do nich się dobić, czy możemy zapisać, odczytać pewnego rodzaju dane, wygenerować jakieś tokeny dostępowe i inne tego typu rzeczy. Plus tutaj akurat dlatego też wspomniałem o AWS-ie, że trochę tego AWS-a wchodzi, ponieważ cała infrastruktura jest chmurowa i, z tym współdziałam. Okej. W ogóle widzę, że masz kilka różnych języków wypisanych tutaj. Czyli generalnie wygląda tak, że nie ograniczasz się do jednego języka, tylko próbujesz różnych ścieżek. Tak, zaczynałem od Pythona. Zaczynałem w ogóle z swoim kanałem od Pythona na pierwszym semestrze studiów, gdzie mieliśmy na studiach przedmiot zwany podstawy programowania, jeżeli dobrze pamiętam. To był cały semestr takiego szybkiego wprowadzenia i kursu w Pythonie. Jasne. Okay. A później samemu przerzuciłem się na Node.js-a i te rzeczy związane z Node.js-em, czyli gdzieś tam TypeScript, React, Express.js, tego typu rzeczy. Tego się uczyłem mniej więcej rok, tak plus minus rok. Aha. A później przerzuciłem się na Java, a końcowo start dostałem w Golangu, na którego naprawdę nigdy nie patrzyłem ani się nie rukuję. No jasne, ale język to język tak naprawdę, prawda, że jak już masz do zrobienia projekt w jakimś języku, to jeżeli ogarniasz programowanie, to nie ma problemu, żeby się przerzucić. Ja też miałem taką sytuację, że w mojej pierwszej pracy, poza moimi pierwszymi praktykami, które trwały rok, bo to były takie praktyki w Stanach, ale już pierwsza praca w Polsce, też przyszedłem, rekrutowałem się jako programista Java. No i pierwszego dnia zostałem zapytany, czy kiedyś miałem okazję pisać w ActionScript, taki język do tworzenia, kiedyś był Flash, kojarzysz? Macromedia Flash, taka technologia w necie. Możliwe, że nie, bo to było dosyć dawno w sumie temu. To już z paru dobrych lat jest wycofane. No w każdym razie to był taki... Jeszcze raz? Coś pamiętam. No. Coś mi się wydaje, że coś tam gdzieś... W każdym razie to był taki język, ten ActionScript obiektowy, podobny do Java, no ale mówię, też nigdy w życiu nie pisałem i po prostu trzeba było zrobić projekt i pracowało się w tym. Okej. Okay. Właśnie widziałem jeszcze tutaj, przeglądałem sobie twoje projekty i one też wyglądają bardzo ciekawe. To były projekty, które sobie robisz gdzieś tam w wolnej chwili, tak? To było jakby równolegle, nazwijmy to, do studiów na tym pierwszym, drugim roku, a równolegle do tej nauki porobiłem kilka projektów, żeby przećwiczyć, że się nauczyłem. Tak, tutaj właśnie taka uwaga ode mnie, że bardzo fajnie, że te projekty opisałeś krótko w tym CV, bo to właśnie to jest coś, czego wiele osób nie robi w CV, wpisuje projekty i daje linka do GitHuba, bo też było takie... Kiedyś często się pojawia to zdanie, jak się przejdzie gdzieś na jakieś grupy o oprogramowaniu, a twoje wykształcenie nie jest ważne, ważny jest link do GitHuba. Prawda jest taka, że bez opisów projektów, tak jak tutaj zrobiłeś, to mało który rekruter tak naprawdę kliknie, bo jakby nie ma czasu też na to, żeby klikać, przeglądać kod, kiedy tak naprawdę nie wiesz, czego w tym kodzie się spodziewać. A w takim przypadku, jak tutaj właśnie jeszcze fajne jest to, że po kliknięciu w te linki są bardzo fajne opisy na GitHubie, łącznie z tymi filmami, które zrobiłeś, które pokazują, jak działa aplikacja, no bo to też wiadomo, że mało który rekruter będzie miał czas, żeby aplikację zainstalować, przetestować, no bo to jest bardzo dużo pracy, żeby coś takiego zweryfikować, natomiast obejrzenie filmu, który trwa kilkanaście sekund czy minutę, no to jest coś, co już daje ci pojęcie na temat tego, jak wygląda projekt. Tak, w ogóle to CV, mówiłem na początku, że ono od razu jakby przykuwa uwagę, ono jest bardzo właśnie fajne, jest fajnie zrobione, jeżeli chodzi o merytorykę, o to, co w nim jest i również o ten design, bo wszystko tutaj tak naprawdę od razu widać, od razu patrzysz właśnie na wykształcenie, na doświadczenie, na projekty, to jest super. A powiedz mi jeszcze, skąd teraz w ogóle pomysł, właśnie skąd pomysł, tak, jakby... Pisałeś w kilku różnych językach i teraz chcesz iść bardziej w stronę Java, tak? Tak, powiedzmy, że jakby to jest moim takim dywersyfikacją, nazwam to dywersyfikacją. Jasne, okej, ale takiego powodu, że nie wiem, właśnie Java cię najbardziej interesuje, czy po prostu chcesz poznać jeszcze kolejny język, jak to wygląda? Myślę, że i to, na pewno Java mnie interesuje jako kolejny język, o którym bardzo dużo słyszałem i który jest, powiedzmy, pewną podstawą w branży, tak bym to nazwał, że warto go znać, dzięki niemu poznajemy pewnego rodzaju
ważne elementy ogólnie języków, podejścia do rozwiązywania problemów i tego typu rzeczy. Nawet sama obiektowość w Javie myślę, że uczy też pewnego rodzaju myślenia abstrakcyjnego. A dodatkowo po prostu dywersyfikacja. Na zasadzie znam jakieś języki, a wiem, jestem świadomy, że w Javie jest dość sporo pracy, a szczególnie patrząc na porównanie nawet do innych języków i na pozycje juniorskie, no to Java jednak króluje i to w niej jest najwięcej ofert pracy. Tak, to prawda. Warto mieć plan B po prostu. Plus można kogoś nowego się nauczyć. Pewnie, bo w ogóle jakby tak, nie wiem, długofalowo masz jakąś taką wizję, że nie wiem, właśnie chciałbyś pracować w, nie wiem, w korporacji, czy nie wiem, w jakimś tam firmie z Big Four, czy zajmować się frontendem, backendem, czy jeszcze jakby nie wiesz. Długofalowo ja ogólnie zaczynałem od, powiedzmy, frontendu, chociaż to frontendem ciężko nazwać. Moje początki to był HTML i CSS. Mniej więcej jakieś 2-3 miesiące na tym spędziłem, pamiętam, na najdłuższych wakacjach życia po maturze. I wtedy nie bardzo mi się to spodobało, dlatego to przerzuciłem się w stronę backendową. Szczególnie ten CSS jakoś nie bardzo mi się podobał. A jeżeli chodzi o długofalowe patrzenie, o Big Four może, ale nie sądzę. Raczej bym chciał zebrać doświadczenie, powiedzmy, w paru firmach, nauczyć się fajnych rzeczy i gdzieś wracać do tematów startupowo-przedsiębiorczych. Raczej w tą stronę i takiego zostawania typowo w korporacji i pisania kodu. Okej. To jest fajny kierunek, te startupy, no bo w sumie to też się dalej będzie rozwijać, a możliwości jest tutaj na tym rynku dużo. Tak, powiedz mi, tak. Problemem jest też to, że dużo rzeczy jest, które można by robić, bo mamy erę sztucznej inteligencji, mamy erę blockchainu i pełnej ilości innych rzeczy, więc też wybrać jedną rzecz jest ciężko. Dlaczego? Dlatego też taka dywersyfikacja i poznanie wszystkiego po trochu myślę, że jest dobrym pomysłem. Jasne. A jakiś wyjazd za granicę też myślisz? A tak. Myślałem gdzieś po studiach, po zakończeniu studiów i nabraniu tych paru lat doświadczenia gdzieś nad wyjazdem w stronę Niemiec, może w stronę Skandynawii. Też był pomysł nad szukaniem pracy zdalnie w Ameryce, bo na przykład w branży blockchain, no to jednak, żeby działać w tej branży, to trzeba być powiązanym w jakikolwiek sposób, na przykład ze Stanami, bo w Polsce raczej branża nie daje aż takich możliwości. Jasne, no tak, jakby innowacje to jest prawda, że większe rzeczy się dzieje tak naprawdę w Stanach. Wszystko się rozpoczyna tam, tak samo startupy. Dobrze jest w sumie, jak mówimy o startupach, to dobrze czasem jest obserwować to, co się dzieje w San Francisco i w okolicy, co tam jest na topie i zawsze można postarać się przeszczepić to na polski grunt, bo tam się zaczyna właśnie, większość innowacji się dzieje właśnie tam. A powiedz mi jeszcze, a w zasadzie nie ty mi powiedz, tylko ja ci jeszcze powiem, bo mówisz o wyjeździe po studiach, to ja ci polecam organizację IAST. Nie wiem, czy u was na uczelni też działa? Jest, działa. Bo ja właśnie dzięki tej organizacji po studiach inżynierskich wyjechałem na rok do Stanów, tak więc tam jest bardzo dużo opcji wyjazdów w różne miejsca, więc mega polecam po prostu, żebyś, wiesz, zorientował, jakie są możliwości, gdzie organizują wyjazdy. Tak, bo to jest super. Ja byłem właśnie w Stanach, mam kumpla, który był w Lizbonie, no i parę innych osób jeszcze tam w inne miejsca też gdzieś powyjeżdżało, tak więc to jest super sprawa, bo to działa w ten sposób, że są firmy z całego świata, no i następuje taka wymiana studentów, że ktoś właśnie ze Stanów przylatuje do Polski, do jakiejś firmy, ludzie z Polski lecą tam. Fakt, że Stanów wtedy na liście, no to jedna firma tylko była wtedy, jak aplikowałem, ale no udało mi się tam właśnie dostać, co nie było tak oczywiste, bo oferta była dla studentów informatyki, a ja studiowałem kierunek, który się nazywał Telecommunications and Computer Science, więc formalnie to nie była informatyka, pomimo tego, że no ja no, programowałem cały czas, ale formalnie to nie była informatyka, więc jakby byłem następny w kolejce. Wszyscy ludzie z informatyki, oni byli przede mną, bez względu na to, jakie mieli oceny i ja byłem dopiero dalej, ale na szczęście były dwa miejsca, więc udało się dostać. A powiedz mi tak, co do tej pory robiłeś w Javie? Właśnie jakie masz doświadczenie z samą Javą? W Javie uczyłem się podstaw, na zasadzie gdzieś tam podstaw obiektowości, podstaw języka.
ogólnych pewnych mechanizmów działania, tak bym to określił. A gdzieś w przyszłości chciałem ruszyć temat frameworków, takich jak, nie wiem, Sprint, Hibernate, tego typu rzeczy, których używa się na co dzień i w większości ogłoszeń o pracę są. Jasne. A ogólnie podstawy Javy, tak bym to nazwał. Też nie było jakoś ultra dużo czasu na to, bo no właśnie. Od kwietnia, maja, gdzie zaczęły mi się rekrutacje właśnie na różnego rodzaju staże, plus teraz ten staż pełnoetatowy, to nie zawsze jest czas, żeby po powrocie do domu siąść i dalej się uczyć. No tak, ale z programowaniem obiektowym już doświadczenie też masz prawdopodobnie z Pythona czy z JavaScriptu, prawda? Z JavaScriptu, tak, więc z JavaScriptu. To była bardzo podobna. No właśnie, tutaj jest ta składnia jest bardzo podobna, więc to też nie ma sensu tutaj jakby odpytywać, nie wiem, pytanie za pytaniem z jakichś rzeczy związanych mocno z samą Javą, bo tak jak mówisz, uczysz się dopiero od kwietnia, więc większe rzeczy też będziesz uczył się w praktyce, ale okej, takie powiedzmy jakieś tam podstawowe pytania właśnie z programowania obiektowego, jakby jakie rozumiesz, powiedzmy, w temacie na przykład klas abstrakcyjnych, interfejsów, bo to jest taki temat, który sporo osób jak się uczy, to też na początku nie do końca rozumie, więc jak ty byś wytłumaczył to osobie, która dopiero zaczyna się uczyć programowania obiektowego i ona w ogóle nie wie, po co ma używać klas abstrakcyjnych interfejsów? Klasy abstrakcyjne interfejsy, z tego co kojarzę w tym momencie, to jest temat dość mocno wymieszany i różnice między nimi ciężko znaleźć, ale ogólnie określiłbym zarówno klasy abstrakcyjne, jak i interfejsy jako pewne szablony, które określają, co musimy dostarczyć, aby pewną rzecz otrzymać. Czyli zapisujemy pewne reguły albo pewne rzeczy, które musimy zaimplementować na przykład w naszej klasie, co muszą one zwracać, co muszą one otrzymywać, aby coś zwracać, i potencjalnie malujemy, szkicujemy pewien rys zachowania klasy, metod, co powinna robić i jak powinna robić. Tak mniej więcej bym to wysokopoziomowo określał. Tak, no generalnie tak. Klasa abstrakcyjna dostarcza pewnego rodzaju szablon. Mamy pewne metody, które już zaimplementowaliśmy, pewne metody, których jeszcze nie zaimplementowaliśmy, będziemy implementować w klasach potomnych. Interfejs z kolei definiuje sam sposób zachowania po to, żeby właśnie nasz kod był bardziej łatwiejszy do rozszerzania, bardziej uniwersalny. Właśnie, to jest w sumie dobry temat. Takie ogólne podejście do programowania obiektowego, jakie, powiedzmy, wymieniłbyś takie najważniejsze zasady, jeżeli tworzymy kod obiektowy, czy ogólnie może kod? W jaki sposób ty podchodzisz do pisania kodu? Na czym się skupiasz? No, są pewnego rodzaju zasady. Nie do końca wiem, czy chodzi na przykład w tym momencie nam o, nie wiem, rozróżnienie dziedziczenia od kompozycji albo jakieś enkapsulacji, tego typu rzeczy. Powiem ci tak, jakby chodzi bardziej, myślę, o takich dobrych praktykach, tak? Ja w jaki sposób, nie wiem, dbasz o to, żeby ten kod był dobry, że jak spojrzysz na niego za 3 miesiące, to że dalej wiesz, co się w nim dzieje. No to na pewno dobre opisy rzeczy, których napisaliśmy, czyli skrócona dokumentacja w kodzie, która myślę, że ułatwia. Na zasadzie nawet często jakieś proste komentarze wyjaśniające, dlaczego ktoś jakoś coś zrobił w danym miejscu, w danym kawałku kodu, pomagają później osobie, która nie miała styczności z projektem albo dopiero patrzy pierwszy raz na ten kod i widzi. Myślę, że stosowanie różnego rodzaju zasad i takich dobrych zasad czystego i dobrego kodu, jak na przykład don't repeat yourself i tego typu podobne. I w sumie mniej więcej, no, to wydaje mi się, że tyle. Okej, a kojarzysz też takie pojęcie jak SOLID? Taki akronim. Kojarzę, ale ciężko mi będzie rozwinąć. Okej, pewnie. Na przykład pierwsza litera SOLID, czyli S, to jest Single Responsibility, czyli zasada pojedynczej odpowiedzialności. Więc jak byś to rozumiał? Zasada pojedynczej odpowiedzialności przy właśnie pisaniu kodu. Na zasadzie, żeby dana metoda, powiedzmy, którą implementujemy, odpowiadała za jedną rzecz, za wykonywanie jednej czynności,
a nie na przykład za wykonywanie 5, tylko żeby ten kod dzielić na metody, żeby były jak najbardziej zwięzłe, jak powiedzmy najmniejsze, no i właśnie, żeby wykonywały jakby pewną jedną rzecz, a nie 3 rzeczy. Pewnie, no bo dzięki temu ten kod możemy łatwiej utrzymywać, tak? Tak. Plus później, jak gdzieś nawet mamy już bardziej skomplikowaną strukturę projektu, to łatwiej nam czytać sam kod. Jasne. Bo nie wiem, czy miałeś takie sytuacje, że na przykład napisałeś jakiś kod, do niego wracasz za jakiś czas i zastanawiasz się. Myślę, że nawet teraz, jakbym spojrzał w jakieś swoje projekty sprzed roku, to tak by było. Tak, ale to jeżeli patrzysz na projekty sprzed roku, to nawet dobry znak, no bo znaczy, że zauważyłeś, że teraz napisałbyś to zupełnie inaczej. Też na tym etapie ta nauka powinna faktycznie być na tyle dynamiczna, że jak patrzysz na kod sprzed paru miesięcy, to aż się łapiesz za głowę. Zgadza się. Ale tak. To dobre. To jest dobra rzecz. Z REST API pracowałeś? Tak. Tworzyłeś jakiś projekt? Tworzyłem backend w Expressie. Okej. Okay. Czyli rozumiesz, na czym polega REST API, w jaki sposób komunikujemy się, tak? Tak, no ogólną strukturę raczej rozumiem, związaną okay. z metodami. Okej, okay. Też właśnie jakbyś to takimi prostymi słowami opowiedział, w jaki sposób mamy REST API, jak to działa? REST API ma w założeniu być pewnego rodzaju interfejsem programistycznym, który ma ułatwić komunikowanie się najczęściej na przykład w aplikacjach frontendu z backendem, wysyłania pewnych danych, odbierania danych, wysyłania zapytań, aktualizację zasobu, o stworzenie nowego zasobu, o usunięcie zasobu, dlatego bazuje na metodach HTTP, takich jak get, put, post, delete i tym podobne. A razem z tym mamy też kody odpowiedzi HTTP, które świadczą o na przykład powodzeniu akcji, o błędzie po stronie klienta, po stronie serwera, o innych tego typu rzeczach. A wszystko ma na celu jakby ustrukturyzowanie tworzenia tych interfejsów programistycznych i tego ogólnego, powiedzmy, API, aby po prostu współpraca deweloperów była prostsza i mniej skomplikowana. Jasne. A w jaki sposób wymieniamy dane między serwisami? Było tak, po toku HTTP, a w czym te dane wysyłamy? Jakby w jakim formacie? W body i tam możemy sobie określić rodzaj formatu, w jakim wysyłamy dane. Okay. Tego, co ja pamiętam, co ja używam, to JSON-owo. JSON, jasne, pewnie. A co oznacza, że mówimy, że REST jest bezstanowy? Kojarzę temat, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć. Dobra, to poczekaj, to inaczej, bo zawsze ja tu też wychodzę właśnie z założenia, że czasem jest coś takiego, że jak ktoś cię pyta o jakąś definicję, to możesz tej definicji po prostu, nie wiem, nie znać, nie kojarzyć albo myśleć o jednej rzeczy, a ktoś zapyta cię w inny sposób, więc zawsze wychodzę z założenia, że dobrze jest po prostu pogadać i zobaczyć, jak dana osoba myśli. Więc moje pytanie jest takie, czy możemy wreszcie zrobić coś takiego, że mamy jakiś serwis, do którego wysyłamy nasze dane, login i hasło, logujemy się tam, jesteśmy zalogowani i później w kolejnym zapytaniu znowu o to pytamy. Znaczy nie o to, tylko pytamy o jakieś już konkretne dane, już które wymagały zalogowania. Czy coś takiego robimy wreszcie? Czyli chodzi o pewnego rodzaju zarządzanie sesją prawdopodobnie? Tak, myślę, że możemy to ująć. Czy coś takiego właśnie możemy robić? No to chodzi o to, że wreszcie jakby nie przechowujemy stanu sesji klienta podczas tych zapytań, tylko jakby wymagamy, bo w tej architekturze bezstanowej ogólnie klient jest odpowiedzialny za dostarczenie jakby wszystkich niezbędnych informacji w każdym żądaniu, które jest wysłane do serwera, a ten serwer nie powinien i nie przechowuje jakby stanu klienta. No dokładnie właśnie mi o to chodziło, że dlatego właśnie mówię, że jest bezstanowy, bo on nie przechowuje stanu. Wszystko, czego potrzebujemy od tego serwera, musimy zawrzeć już w naszym zapytaniu. Czyli jak chcemy się zalogować i coś otrzymać, tak naprawdę te dane do autentykacji musimy wysłać już
w tym konkretnym zapytaniu nie możemy tego rozbić na dwa. Super. Z Gitem pracowałeś? Tak, i nawet teraz tak. Pracuję. Okej. Okay. Okej, okay. Jak wykorzystujesz Gita? Właśnie, bo pracowaliście w zespole, więc pewnie też korzystaliście, tak? O, tak, powiedzmy, że pracuję w zespole, więc wykorzystujemy Gita, dokładnie Gita plus GitLaba, co było dla mnie też na początku zdziwieniem, ale jakby ze względu bezpieczeństwa u nas w firmie GitLab jest serwisem wewnętrznym. No to było zdziwienie, że myślałem, że po prostu normalnie przyjdę i zobaczę GitHuba, a jednak pojawił się GitLab. Czyli no, mamy jakieś różnego rodzaju repozytoria związane z naszymi serwisami i po prostu najczęściej, kiedy coś robimy, coś nowego tworzymy, no to odbijamy w stronę nowych gałęzi, nowych branży, komitujemy różnego rodzaju zmiany, później jest code review w momencie chęci stworzenia pull requesta, czy tam merge requesta, to chyba takie w GitLabie. O takie podstawowe czynności. Okej, okay. Code review też wykonujecie na ja osobiście waszych... nie. Ja jakby jestem tutaj stażystą, ja otrzymuję to, głównie to code review, ja tworzę. Czasem jestem proszony jakiegoś approva przed merge'em na zasadzie, kiedy coś już jest sprawdzone i po prostu potrzebujemy zaprobować merge. Okej, okay, a właśnie, to jak to wygląda? Jak ty komitujesz swój kod, tak? Robi ktoś code review i daje ci jeszcze jakieś uwagi do tego kodu? Tak, najczęściej dostaję komentarze do na przykład danego kawałka kodu, że można było to zrobić lepiej, inaczej, szybciej, bezpieczniej. Czasem też pewnego rodzaju błędy stylistyczne, na przykład zachowanie pewnych, nazwijmy, dobrych praktyk, na przykład pisanie, jak w całym projekcie piszemy errory z małej litery, no to później gdzieś w kodzie mi się pojawia duża litera, no to wiadomo, że na to zwrócić uwagę tego typu rzeczy. Okej, okay. Ale to fajnie, fajnie też, że w projekcie tak jest jakby to takie dbanie o jakość tego kodu. To dobrze, że jak komitujesz, to właśnie dostajesz też feedback, no bo też na tym to polega, żeby się uczyć. Jakieś konflikty zdarzało ci się rozwiązywać w Gicie? Jak do tego podchodzisz? Miałem chyba z dwa razy, kiedy mój branch był jakby w tyle w stosunku do maina i miałem jakieś konflikty, więc musiałem to rozwiązać, nazwijmy to ręcznie, bo nie było automatycznego merge'a. Więc jakby zdarzyło mi się chyba z dwa razy. Było to dla mnie nowe, bo w sumie to był taki pierwszy raz, kiedy spotkałem się, że muszę jakby wersję z serwera porównać ze swoją lokalnie i końcowo jakby ogarnąć, co ma być efektem końcowym. Ale po dwóch razach raczej bezproblemowo się udało. Pewnie, no tak. Jak... Najważniejsza rzecz, żeby też w miarę często komitować, wtedy tych konfliktów jest dużo mniej. A jakieś doświadczenie z testowaniem kodu masz? Tyle, co sam pisałem gdzieś kiedyś testów. Raczej skupiałem się na testach jednostkowych. Nawet chyba integracyjnych nie pisałem, end-to-end nie mówiąc. Studia, no to jako, że jestem na cyberbezpieczeństwie, to wiem, że istnieją testy bezpieczeństwa, w tym pentesty, inne tego typu rzeczy, ale jeżeli chodzi o mnie, to raczej głównie testy jednostkowe, jeżeli coś pisałem. Okej, okay. Okay, ale coś właśnie testy jednostkowe zdarzało ci się pisać, tak? Do tak. Własnego kodu. A pisałeś je po napisaniu kodu, czy zaczynałeś od testów? Zarówno tak, jak i tak. Używałem TDD jako... Okay. Takiego podejścia, powiedzmy, bardziej nowoczesnego, czyli najpierw pisanie testu, później implementacja samej logiki. I zdarzało się pisać zarówno w ten sposób właśnie, czyli najpierw testy, później logika, jak i najpierw logika, później testy. A i jak ci się podobało to podejście, gdzie najpierw pisałeś test? Na początku ono jest trochę, wydaje się dziwnym, na zasadzie ciężko się trochę przestawić myślenie i mamy przetestować coś, czego nie mamy zaimplementowanego, nie wiemy do końca, co będzie robić, ale jak już tak człowiek chwilę spędzi czasu nad tym i parę takich rzeczy zrobi, no to wydaje się sensownym podejściem i rzeczywiście dającym taką szerszą perspektywę też patrzenia na potencjalne błędy i miejsca w kodzie, gdzie coś może pójść nie tak. Tak, i trochę ułatwia też... jakby tworzenie struktury tego kodu, prawda? Że jakby siłą rzeczy ten kod staje się bardziej modularny, krótszy, bo nie jesteśmy w stanie w unit teście przetestować najczęściej metody, która ma 50 linii, wtedy to
okazuje się nagle, że ta metoda to robiłaby zdecydowanie za dużo, więc to też jest dobry sposób na to, żeby dbać właśnie o to single responsibility, chociaż na pewno jest to podejście, które wymaga trochę praktyki. Czy miałeś, na przykład tak, o, jeszcze jedna rzecz, właśnie zapytam cię. Pracujesz nad jakimś projektem, pojawia się w projekcie nagle jakiś bug i nie wiadomo, skąd ten bug się wziął. Na razie jeszcze nie wiesz, w którym miejscu kodu jest ten problem. No ale pamiętasz, że nie wiem, 2 tygodnie temu wszystko jeszcze działało i czy wykorzystałbyś w jakiś sposób Gita do tego, żeby ten błąd znaleźć? Jak można to zrobić? No, próbowałbym prawdopodobnie prześledzić zmiany, które się zdarzyły od momentu, kiedy to działało, do momentu, kiedy to nie działa. Też zależy, jak bardzo byłoby to skomplikowane, ale powiedzmy debugowanie krok po kroku, powiedzmy każdej zmiany pomiędzy tym dwutygodniowym stanem a teraźniejszym mogłoby być trochę uciążliwe, więc raczej bym jakoś starał się większymi partiami krok po kroku przechodzić z tej wersji sprzed 2 tygodni do tej wersji obecnej, no i szukać tego miejsca na przykład właśnie za pomocą debugera. Okej, okay. Bo w ogóle w Gicie jest jeszcze właśnie tutaj, chodziło mi o jedną rzecz, ale to jakby to po prostu rzecz, o której nie musisz wiedzieć, ale warto, żebyś zapamiętał. Jest coś takiego jak Git Bisect i to jest super narzędzie, bo Git Bisect działa w ten sposób, że powiedzmy masz ten moment dzisiejszy, tu masz ten moment, od którego chcesz zacząć sprawdzać, bo wiesz, że tu nie było buga i Git Bisect dzieli właśnie jakby commity na pół, czyli w tym momencie sprawdza sobie commit stąd i ty mówisz, ok, tutaj na przykład wciąż nie było buga, więc znowu idzie do połowy i znowu mówisz, czy był bug, czy nie było. I dzięki temu jesteś w stanie bardzo szybko właśnie wykorzystać Gita do tego, żeby znaleźć to miejsce, w którym się pojawił bug, że nie musisz tego robić ręcznie, no bo jak masz powiedzmy 10 commitów, to jeszcze jest spoko. No ale jeżeli mielibyśmy 200 commitów, no to musielibyśmy ręcznie gdzieś przechodzić przez historię, szukać i to jest ciężka. Git Bisect właśnie mega nam to ułatwia i to właśnie działa w taki fajny sposób, że mówisz od tego do tego commita, ja chcę sobie sprawdzić i on ci checkoutuje kod, ty sobie możesz go właśnie w moment skompilować, sprawdzasz i odpowiadasz Gitowi, ok, to tutaj jeszcze buga nie było, no to mówi, dobra, to dam ci jeszcze kolejne miejsce i kolejne. No i w ten sposób właśnie bardzo szybko możesz ogarnąć, więc jeżeli mam jakiś duży projekt, to jest to bardzo przydatne. Dobra, w zasadzie wiesz, to tyle, bo tak jak mówiłem, jakoś w szczegóły Java nie chcę wchodzić, bo też właśnie uczysz się jej od niedawna. Bardziej mi zależało po prostu na takiej rozmowie na temat ogólnych pojęć, na temat tego, co robiłeś i to wygląda bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o samą Javę, to uczysz się tego i tak jak mówiłeś, będziesz dalej uczył się Springa, Hibernate'a, to jest ten kierunek. Testowanie kodu też na pewno jest tutaj istotnym elementem, bo to jest coś, co na pewno Cię wyróżni. To znaczy i tak Twoje CV to z całą pewnością Cię wyróżnia. To nie ma co do tego żadnych wątpliwości, bo jeżeli taki CV wyślesz, to gwarantuję Ci, że większość osób zwróci na nie uwagę. Natomiast w przypadku samej Javy, no bo wiadomo, jakby mamy jakby dwie rzeczy. No, pierwsza rzecz jest taka, że oceniamy, na ile ktoś ma jakiś potencjał, i w tym momencie, jeżeli firma ma na to właśnie czas i środki, to chętnie Cię zatrudnia, natomiast czasem po prostu potrzebuje kogoś na teraz z czasem wdrożenia, nie wiem, 2 miesiące do takiej pełnej pracy i wtedy na pewno będzie wymagała osoby po prostu z większym doświadczeniem w tej technologii, jeżeli będzie miała taki wybór, więc to jest po prostu rzecz do nadrobienia. Natomiast ogólnie bardzo, bardzo fajnie, mi się bardzo fajnie z Tobą rozmawiało, też dla mnie to są bardzo takie ciekawe rozmowy, jak właśnie mówisz o tym Team Crunchu, czy mówisz o projektach, które robiłeś, to jest super rzecz, bo ja tego typu inicjatywy bardzo, bardzo chwalę. No, ogólnie jakby takie wyjście zawsze, z którego jakby założenie, z którego wychodzę, to, że ta praktyka jednak jest ważniejsza, dlatego często też powiedzmy na rzecz tej praktyki porzucam pewne rzeczy teoretyczne, chociaż jestem świadomy, że warto mieć te podstawy teoretyczne dość mocno jakby ugruntowane i ogarnięte, ale myślę, że też przez samą praktykę część rzeczy się człowiek uczy i jest to jeszcze szybsze. Zresztą nawet teraz widzę, że powiedzmy porównując moment, kiedy uczyłem się sam, robiłem powiedzmy projekty do szuflady, a teraz kiedy działam nad realnym projektem, no to ten
ten czas uczenia się jest o wiele szybszy niż jeszcze kiedyś. No i co? No i umiejętność szukania myślę, że też jest ważna. Tak, tak jak z tym problemem, tak, tak, z tym mitem, to prawdopodobnie jakbym gdzieś zaczął szukać i googlować oczywiście w tym temacie, no to pewnie znalazłbym rozwiązanie i musiałbym się go na szybko nauczyć. Tak, prawda jest taka, że no to jest coś, co trzeba, trzeba mieć na dobrym poziomie, czyli właśnie umiejętność szukania, ale żeby odpowiednio szukać, to trzeba wiedzieć, czego szukać. Bo tak jak no teraz jest moim zdaniem takie spore niezrozumienie, jeżeli chodzi o AI wśród osób, które dopiero zaczynają uczyć się programowania, czy nie mają żadnego doświadczenia z programowaniem i myślą, że AI napisze za nich, będzie tworzyło kod. No ale żeby tworzyło kod, to tak naprawdę trzeba wiedzieć, o co zapytać, bo wiadomo, że nam mega jest w stanie pomóc, ale to my musimy te wszystkie klocki zebrać do kupy. I w sumie tak było zawsze, tylko no teraz powiedzmy wchodzimy na trochę wyższy poziom, że te klocki stają się jeszcze większe niż dotychczas i faktycznie może nam to pomóc, ale my musimy wiedzieć, czego szukać. I musimy wiedzieć, jak to ma działać, bo to, że AI nam coś napisze, to nie znaczy, że to będzie w 100% działać. I... Tak, tak, tak. To plus no AI fajnie pisze takie no proste rzeczy, jak no możemy właśnie, nie wiem, Snake'a napisać, czy Tetris'a, to spoko, to napisze, bo tego typu rzeczy było dużo już w historii, natomiast jeżeli byśmy powiedzieli, napisz mi tutaj klon Netflixa, żeby mogło z tego korzystać 300 milionów ludzi na całym świecie, no to już tak różowo nie będzie, bo jednak wchodzimy tutaj w zupełnie nowe problemy, problemy, które no właśnie, no Netflix jest Netflixem, bo rozwiązał problemy, których nie rozwiązał nikt wcześniej. I tak to wygląda tak naprawdę z wszystkimi innowacjami. Zgadza się, tak, no, tak skalowalności, tudzież tak, inne. Tak, no, rozwiązują plus, to inżynierowie, a nie... Tak, no plus rozwiązanie problemu, tak jak nawet mówiłeś o aplikacji Steam Cruncha, tak? Rozwiązywaliście problem, który sami zdefiniowaliście, problem, którego nie było wcześniej, więc to jest istotne. I wiadomo, że przy samej implementacji AI może w jakiś sposób pomóc, ale to ty musisz wiedzieć, jaki problem rozwiązujesz i po co, jakie jest zapotrzebowanie. To jest właśnie ten klucz. Ja zawsze właśnie mówię, że najważniejsze w programowaniu jest, najważniejsza jest umiejętność rozwiązywania problemów. I to jest taka fajna, uniwersalna umiejętność. Ja też zachęcam każdego do nauki programowania, bo po prostu programowanie rozwija na bardzo fajnym poziomie. Bez właśnie nawet przywiązywania się do jakiegoś konkretnego języka. No, jeszcze tak, właśnie jeszcze gadaliśmy o tym Team Crunchu, gadaliśmy o projektach. Tu też właśnie, drodzy widzowie, do was taka zachęta, żeby właśnie angażować się w tego typu projekty. Zawsze w każdym mieście większym organizowane są na przykład programistyczne hackatony i w tym warto też brać udział. To jest super opcja. Często wygląda to w ten sposób, że spotykacie się na przykład na 2 dni, na weekend i tworzycie zespół i razem tworzycie projekt. To jest rewelacyjna rzecz, żeby poznać inne osoby i też zdobyć trochę doświadczenia w samym programowaniu. No i to jest rzecz, która na pewno wyróżni was później podczas szukania pracy, bo jeżeli macie w CV tylko projekt, który zrealizowaliście zgodnie z jakimś tutorialem z kursu online czy z YouTube'a, no to jest okej, to jest rzecz dla was, że się czegoś nauczyliście, ale to nie jest rzecz, która przykuje uwagę rekrutera, bo rekruter jednak szuka zawsze czegoś takiego własnego, czegoś innego od wszystkich i właśnie tego typu inicjatywy do tego się zaliczają. Tutoriale są super, tylko jakby w momencie, kiedy ty coś sobie dopisujesz samemu w takim tutorialu, że wyrabiasz własną wersję i dorzucasz coś od siebie, bo tak naprawdę wtedy się uczysz poprzez tworzenie, a nie poprzez odtwarzanie tego, co ktoś zrobił. Tak, tak, tak. No ja zawsze mówię tak, że zawsze zachęcam do tego, że jeżeli mam jakiś tutorial, to żeby sobie go przepisać linia po linii, to też ważne, żeby nie było tak, że patrzymy na kod, mówimy, a dobra, ja go rozumiem, więc ja go skopiuję, bo w tym momencie się nie uczymy, więc nawet jak mam jakiś banalny kod i wiem, że człowiek się czuje głupio, jak go przepisuje linia po linii, ale trzeba to zrobić po prostu, żeby zapamiętać, żeby to sobie gdzieś tam do głowy jednak wbić, jak to wszystko wygląda, nawet jeżeli robimy to już 10. raz i później na bazie tego, co przepisaliśmy, coś pozmieniać, zmienić jakąś jedną linię, poeksperymentować z tym kodem, a później, tak jak mówisz, zacząć dopisywać nowe rzeczy, żeby ten tutorial był tylko taką bazą do stworzenia czegoś własnego. Wtedy możemy naprawdę uczyć się właśnie dzięki tutorialom też szybko, ale no musimy zawsze zrobić, zawsze dodać coś od siebie. Bo sama taka odtwórczość to niestety, ale no
Tak, no nie doprowadzi nas daleko. Tu musi być jednak rozwiązywanie problemów samemu i wymyślanie po prostu nowych rzeczy. Dobra, dzięki w takim razie, Sebastian, za rozmowę. Było super. Również Wam dziękuję, drodzy widzowie, i napiszcie w komentarzu, jak wrażenia po dzisiejszej rozmowie, czy macie jakieś przemyślenia na temat tego, o czym dzisiaj z Sebastianem rozmawialiśmy. Dzięki wielkie, super się rozmawiało. Cieszę się, że mogłem poświęcić czas. Ja też bardzo dziękuję, dla mnie też bardzo fajne doświadczenie. Mam nadzieję, że Wy, drodzy widzowie, też docenicie tę rozmowę i zobaczymy, może w przyszłości będziemy robić jeszcze podobne inicjatywy. Dzięki. Dzięki wielkie. Dobra, to jeszcze kilka słów podsumowania. Tutaj postaram się na maksa streścić, już nie będę się rozgadywał jak na początku, czy jak tydzień temu. Widzieliście wszystko w rozmowie, uważam, że ta rozmowa była naprawdę fajna. Widzieliście to CV, naprawdę konkretne, widzieliście bardzo konkretne projekty. Widzieliście udział w bardzo fajnej inicjatywie o nazwie Teen Crunch. I to jest coś, do czego ja zachęcam, do brania udziału w tego typu przedsięwzięciach. Oczywiście Teen Crunch skierowany jest do osób, tak jak mówił Sebastian, w wieku chyba 17, 21 czy 22 lata. Tak więc jeżeli jesteście już starsi, to siłą rzeczy nie załapiecie się na tego typu inicjatywę, ale są hackatony w każdym większym mieście. Można tam się przejść, można zbudować zespół. To znaczy zazwyczaj wygląda to tak, że jeżeli nawet nie masz zespołu, to dołączasz się do innego zespołu i razem tworzycie projekt. I to są mega fajne rzeczy, bo to są właśnie takie doświadczenia, które wyróżniają Cię spośród innych kandydatów. Bo jeżeli mamy 100 kandydatów i 100 kandydatów skończyło ten sam bootcamp programistyczny, to bardzo ciężko powiedzieć, która osoba jest lepsza, jeżeli wszyscy mają takie same projekty. Ale wystarczy, że właśnie Ty brałeś udział w jakimś hackathonie, masz jakiś projekt na koncie i od razu, z automatu się wyróżniasz. Tak więc to jest ta najważniejsza rzecz. Po prostu trzeba się wyróżnić. Ja wiem, że teraz wszyscy mówią, że trudno jest zostać programistą, że ta konkurencja jest ogromna, ale ja zawsze powtarzam, ta konkurencja jest w dużym stopniu iluzoryczna, bo to, że 500 osób wyśle CV, to nie oznacza, że ja, gdy otrzymam 500 CV, będę teraz się głowił, zastanawiał, ojej, kogo tutaj zaprosić na rozmowę, bo rzeczywistość wygląda tak, że pewnie 495 CV odrzucę po, nie wiem, 3-4 sekundach, bo one po prostu nie będą miały żadnej wielkiej wartości. Raczej będzie problem z wyborem osoby, która faktycznie ma ten potencjał. Tak więc mówię, raz jeszcze, pamiętaj o tym, że ta konkurencja jest w dużym stopniu iluzoryczna. Jeżeli będziesz mieć fajne projekty na koncie, to gwarantuję Ci, że będziesz się na tym rynku wyróżniać. Ok, napisz jeszcze w komentarzu, jak Ci się podobało, jakie masz przemyślenia na temat tego odcinka, tego formatu i do zobaczenia w przyszłych filmach. Cześć! Aha, przypominam jeszcze, javaodpodstaw.pl. A, i jeszcze jedna rzecz. Tutaj kolejne filmy, gdzieś tutaj na ekranie, kolejne filmy dotyczące rekrutacji, tak więc zapoznaj się z nimi, bo na pewno dowiesz się z nich czegoś nowego. Raz jeszcze dzięki i cześć!